To ona wejdzie w to drzewo? No, już myślałem. AI na wysokim poziomie, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. No i niestety, no nie wychodzi z tym 1080p, niestety, kurde. Ucina mi komentarz czasami. I tak jestem w ciężkim szoku, że obrazu nie rwało. Nie no, coś się dzieje niedobrego z moim Elgato. Jak się Elgato wysypie, to cholera wie, kiedy sobie będę mógł pozwolić na kupno kolejnej nagrywarki. Pewnie by to było niezbyt prędko, niestety. No ale... mam nadzieję, że nic się nie stanie. Trzymam kciuki, żeby nic się nie stało. Nie, oczywiście nie mam zamiaru sprzedawać wakki. Po prostu zauważyłem, że zapomniałem zrobić jednej rzeczy jeszcze, która jest bardzo ważna w trakcie nagrania. Czyli zamknąć okna. Więc no... musiałem wyciąć pewien mały fragmencik dla was, a poza tym widziałem też, że helikopter się tutaj czai w pobliżu, no właśnie. Tam na mapce go widać? Na mapce go widać. Lampa lampa 1-3-2. Moment, ilu mamy graczy? Ej, już coraz więcej osób bawi się w GTA Online. I świetnie. Nie, ale wiecie co, serio, żeby poczuć powiew świeżości, może zagrajmy coś w FPP. Pograjmy trochę, nie, naprawdę. To jest dla mnie mega większa imersja, po prostu zawsze. Zawsze ta perspektywa sprawia, że bardziej się wkręcam w grę. No tak samo, no, można graczy podzielić na dwa rodzaje. Tych, którzy grają w Skyrim z perspektywy trzeciej osoby i tych, którzy grają w FPP po prostu. Tych, którzy się wkręcają bardziej. Oczywiście, że TPP jest bardziej, że tak powiem, opłacalne, bo widać, co jest za nami, co się dzieje za naszymi plecami. Nikt nas nie podejdzie, ale... kurczę, jednak imersja. I teraz się zastanawiam, czy nie grać w GTA 5 już zawsze z tej perspektywy. Patrząc z oczu bohatera, super lamy. Sama lamerka, nic więcej, no ale właśnie. Ciężko później korygować lot pojazdu w powietrzu. Ale tak pomyślałem sobie, że możemy udać się do bazy wojskowej. Bo dalej, no, mam tylko godzinkę, żeby dla was coś nagrać. Stan zdrowia jeszcze też troszeczkę pogarszający się, bo nos zaczyna się wypełniać gilami. Więc naprawdę zaraz mi się też głos pewnie posypie już zupełnie, bo zwoje mózgowe już nie działają tak, jak powinny działać. Już słychać to zresztą po zasobie słownictwa i też po mojej wymowie. No, delikatne zmęczenie wchodzi. Ale nie, trzeba podtrzymać hype. Długo czekaliście na GTA 5, na powrót tej majestatycznej gry, no i macie ją wreszcie przed sobą. No nie może być tak, że tutaj ja nie dam rady po prostu, że ja będę kulał. Ale też co jest kurczę fajne, na co teraz zwróciłem uwagę dodatkowo. Co prawda też wcześniej, ale że w lusterkach może nie widać 100% odbicia tego, co jest za nami, ale widać mniej więcej, co się dzieje. Więc na przykład jak stanę tutaj na tym pasie, to będę widział chyba nadjeżdżające pojazdy, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc sprawdźmy. No nie. Cholera, tylko złudzenie. To jest tylko złudzenie po prostu. Że coś tam faktycznie widać. No ale kurde, wjechałem od wczoraj jadąc chwileczkę, testując czy w ogóle gra działa. Testując tam, no to jadąc po trawie. Sprawdziłem i kurczę, no była trawa w lusterku, no. No dobra, widocznie nie wszędzie i nie wszystko widać. Ale okej, jedziemy w te pędy. Ile sił w nogach, ile koni pod maską do bazy wojskowej. Zaraz pewnie będziemy wjeżdżać na nasz znajomy most. No i spróbujemy zwędzić sobie laserka, polatać trochę z tej perspektywy. No, Top Gunem będzie zajeżdżał na kilometr, ale w ogóle podobno, czajcie motyw, że w edycji na PlayStation 4, no, tam i Xboxa One oczywiście też. Tylko po prostu mówię Play 4, no bo mam wersję na Playa 4 i tej jestem pewien. No ale zakładam, że na X-ie jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o usprawnienia. Ale że dodano nowe piosenki i można posłuchać Kennego Loginsa Danger Zone. Autentycznie gdzieś w radiu sobie leci. To, co ja czasami wrzucałem jako taki fragment dźwiękowy tylko, kiedy udało mi się jakiś dobry unik laserem zrobić. Ale kurczę, denerwujące są te powiadomienia na telefonie z głośniczka. Znaczy denerwujące, bo ja mam telewizor ściszony maksymalnie, żeby mikrofon nie wyłapał dźwięków. Prawda? No dobra, nie maksymalnie. Słyszę dźwięk silnika i że coś tam w radiu leci. No właśnie. Ale nie słyszałem co. Więc była nie ta stacja radiowa. Cholera, dobra, sprawdzimy też przy okazji nowej edycji na PlayStation 4, czy prawa autorskie tak samo działają jak w przypadku edycji z poprzedniej generacji.
Ej, ale okej, teraz ciężko wypatrzeć, gdzie był mój punkt startowy. Ej, chyba tu? Nie. Moment, nie. To są w ogóle jakieś krzaki, przez które nie mogę przejechać, co jest grane. Tu, tak? Gdzie jest ten mój pagórek, z którego ja się rozpędzałem? Może lepiej, gdzie jest ten, z którego ja się wybijam? O, gdzie ja wjechałem? Moment. Ej, właśnie jeżdżę po tym pagórku. Tak jest, dobra, poznaję okolice. Aha, i też z nowości. Ręczny w innym miejscu. Już nie na A, czy tam na krzyżyk. Tylko na R1. Czyli RT? Nie right trigger. RB na X-ie. A w ogóle nie muszę chyba mówić, w którym miejscu na innej konsoli będę się teraz trzymał klawiszologii i terminologii z Playa 4, ale uwaga, lecimy! Pierwsza próba. Ej. Nie wiem jak wysoko nad płotem, ale jesteśmy. Okej. Okay. Oj, dobra, wojskowie już lutują. Tam gdzieś z lewej strony. My wypatrujemy lasera. Mam nadzieję, że będzie w hangarze i że nie będzie czołgów. Cholera nie ma. Nie ma lasera, więc ręczny. Cholera, są wojskowi za to. Dobra, schowajmy się, przetestujmy to. Dobra, cicho, nie dostałem strzału chyba, ani jednego nawet. Dobra, wypatrujemy dalej. Tutaj dupa, nic nie ma. Nawet wojskowych. Tu też nie, ale jeszcze pozostaje drugi hangar. No, żeby nie wczytały się czołgi, kochani. Żeby nie wczytały się czołgi. Ej, nie, co jest? Ten hangar był zamknięty? No to co, pozostaje w dalszym ciągu tylko ten jeden? Nie, tam zwykły jeep. Zwykły jeep. O, shit, dobra. No ale kurczę, anihilatorem wczoraj latałem przez chwilkę, no. Czemu laserów nie ma? Oh, fuck. Dobra, ale zanim wysiądą, ja odjadę. Wystarczająco daleko, żeby czuć się delikatnie bezpieczniej. No ale co, no kurde, będę się tu kręcił. Co tam było? Kurde, nieważne. Albo w sumie nie, ważne, ale nie w tym konkretnym momencie, bo się prędzej rozbiję niż zobaczę. Z tej perspektywy patrząc. No tak jak mówiłem, plusy i minusy. Większa imersja kosztem praktycznych wartości. Czy po prostu mnie widać, cholera, no. Ale widać za to rączki. Superlama mógłby pozbawić spód swoich paznokci brudu, który tam się zebrał. No ale to pewnie biorąc prysznic w mieszkaniu. Pewnie po tym, po tej czynności ten brud zniknie. Cholera, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, dużo wojskowych? Bam! Karmagedon! Nie, ale w ogóle Karmagedon też wyszedł nowy, słyszałem. Ale podobno jest kiepski, to też słyszałem, więc nawet nie będę się głębiej interesował tą sprawą. O ile w ogóle wyszedł, o ile moje informacje są sprawdzone, kochani. Nie, ale tak w ogóle, no możecie challenge wrzucać już pod odcinkami, już pewnie to zrobiliście pod poprzednim materiałem, znając was. I też przypominam o zasadzie łapek w górę. Dwa challenge z najwyższą ilością łapek zostałem wybrane do mojego osobistego losowania, powiedzmy, choć tak naprawdę to nie będzie żadne losowanie, po prostu zawsze padnie na ten, który mi bardziej pasuje. Nie, no po prostu ja spośród tej dwójki później wybiorę ten, który pojawi się w odcinku. No chyba, że oba będą na tyle świetne, że będę po prostu chciał je rozegrać. To wtedy pojawią się oba. Ale jakby co, te z poprzednich odcinków, kurczę, no nie, ja nie zapominam o nich, ale po prostu muszę je odkopać. Powpisywać sobie na karteluszkę, bo na karteluszce ten od deskoriana.pl był ostatnim na liście. Pewnie dlatego, że wiedziałem, że będę musiał pobawić się w kreatorze, żeby go wykonać. Więc pewnie dlatego tak się stało, no ale pod kolejnymi odcinkami pewnie, raczej na pewno, bo znam was troszeczkę, akurat pod tym aspektem was znam, że pewnie pojawiły się jakieś challenge, pewnie też pojawiły się pod nimi łapki. Więc no, jestem wam winien sprawiedliwość i uczciwość. Tak samo jak gra była winna mi i proszę bardzo, jest laser, więc wysiadaj. Pełen sprint. No i odkopiamy te challenge, tak samo jak teraz Superlama odkopie swoje umiejętności prowadzenia laserów, a tak właściwie pilotowania. Okej, jak wygląda kokpit? No nie! Kurde! Dlaczego? Łaj, nie! Kurde, spróbujemy jeszcze raz. I to będzie motyw przewodnik tego odcinka w 720p. Bo moja nagrywarka i komp wespół nie uciągają tego tak jak powinni, no. Inaczej, jak dorobię się milionów z YouTube'a, no to bądźcie pewni, że pojawi się specjalny, dedykowany komputer do nagrywania i może też nowe Elgato, po prostu, żeby było lepiej. Shit. Ej, właśnie, jak wygląda potrącenie? Okej, cholernie realistycznie.
bo to nie jest jakiś skrypcik, jakaś animacja, tylko po prostu dalej kamera jest umiejscowiona tam w miejscu oczu bohatera, w miejscu oczu Superlamy i po prostu jest turlanka. Silnik Euforia odpowiadający za fizykę daje radę i turlu, turlu, turlu po asfalcie. I Rockstar nie boi się kiepskich tekstur na samym właśnie asfalcie, tylko pozwala zobaczyć to tak, jakby to normalnie wyglądało. Cholera. Nie, na pewno za wolno, na pewno za wolno, więc jak wygląda Kraksa? W ten sposób. Nie, cholera, martwię się, że złe auto. To wiecie co, zawczasu zadzwonię po swoje do mechanika. No jak słyszycie, wszystko na padzie, nie? Wszystko na padzie. Dobra, kontakty. Nie no, w sumie to też zwiększa imersję. Zwłaszcza jak gra się na słuchawkach, a na PlayStation 4 już mam taką możliwość. Tylko dalej nie mam możliwości nagrywać słuchając gry przez słuchawki. To by już było tak mega. To... No i też w ogóle głos. Też proszę bardzo, spada. Nie no, ale cholera, bym mógł mieć to, co gracze PC-towi mają już od dawien dawna, czyli możliwość nagrywania grając normalnie na słuchaweczkach, czyli współdzielenie audio przez grę, to naprawdę byłbym w siódmym niebie. Ej no, stój, 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 proszę. Kurde, no zależało mi na tym pojeździe. Dzięki, że ktoś cię przyblokował. Ej, 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 gdzie uciekasz? No kolego, nie! Stój, stój. No, a wręcz wysiadaj, nara. I tu też... Perspektywa zachowana, żadnej animacji specjalnej, jak w innych grach z pierwszej osoby kiedyś kogoś wywala. Po prostu kurczę, łapiesz za hacho i wywalasz gościa siłą z jego własnego samochodu, ale oj cholera, oj, ej. Co ja próbowałem teraz zrobić? Nawet nie było właściwego rozpędzenia się, no piechol. No, coś kosztem czegoś, no będę to powtarzał, oj. No pięknie. Coś odpadło, nie wiem co. Szczerze nawet nie wiem teraz, gdzie dokładnie jesteśmy. Wjeżdżam w stronę drogi, chyba. Nie, 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 ej, ciocie, może? Chyba rozpoznaję te krzaki. Co prawda nigdy nie widziałem ich z tej perspektywy, więc ich widok jest dla mnie nowością, ale... nie, no kurde. Tutaj? Nie, włączam na chwilę. Muszę się zorientować w sytuacji. O szlak, gdzie mnie wywiało? No, no, no. Nieźle, nieźle, nieźle. Okej, ale już sam wyskok będzie z należytej właściwej perspektywy. Zresztą, ej, dobra, dajcie znać w materiale, jaka perspektywa ma towarzyszyć nam w naszych kolejnych przygodach. Czy FPP, czy TPP? Czy pierwsza, czy trzecia osoba? A tymczasem, uwaga, druga próba... kradzieży lasera z bazy wojskowej. Oj, tym razem gorszy skok. No bo gorsze auto. Ale do momentu, aż nie skończy się ta sesja nagraniowa i nie zobaczę waszych komentarzy pod materiałem tym właśnie, no to niestety będziecie skazani na FPP. Bo ja sobie z tą perspektywą właśnie pogram do momentu, kiedy nie dacie znać, jaki jest wasz wybór. Oj, oj, chyba już mi koło przestrzelili. No, celne bestie z nich. Bardzo celne. Ale tym razem może w hangarze już? Jest i w hangarze. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. Wysiadaj. Pełen papeć. Myjając. No, już choroba. No, powiedzmy, że to choroba. Bo po prostu tak dawno dla was nie nagrywałem GTA 5. Że mój aparat mowy nie daje rady. Ej, cholera, dobra, bo biegną. Bo biegną. Dobra, jest. Oj, za wolno. Nie odrywa się jeszcze. Jeszcze się nie... Aaaa! Jest, take off. Dobra. Ale tak, nie wiem... Oh, shit! Słyszę to, słyszę! Danger zone! Tylko, że teraz nic nie było widać i wrzucenie tego by było bez sensu. Nie, serio, ciężko się tak lata. W ogóle nie, sorry, ale muszę sprawdzić, czy mam podwozie schowane. Tak jest, dobra. Okej, tym wysuwam, tym chowam. Okej, okay, wróćmy. Już do kokpitu z powrotem. I teraz tak, czy znajdę tu jakiegoś gracza jeszcze oprócz mnie? Tak, powinienem. Okej, okay, spróbujmy jeszcze przed końcem przypuścić atak na jakiegoś niczego nie spodziewającego się delikwenta. Gdzie oni są? O kurczę, jeszcze nagrody z tego co widzę. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Ale cholera, mogą być troszeczkę dalej, więc ja przyspieszę troszeczkę tempa. Nie? Dobra, ktoś już tutaj jest. Dobra, zmieńmy na rakiety.
i spokojnie, powolutku, powolutku. Kurczę, tu będą przejeżdżać, tutaj. Niżej, tam gdzieś. A już są pode mną bezpośrednio. Nie latanie z tej perspektywy. Nie należy do najwygodniejszych, ale najwięcej widać. Przynajmniej przed samym samolotem. Aha, ale już co jest po boku, albo z tyłu, to już nie. Więc jakby co lecąca rakieta jest wymijana na czuja. Dobra, może tam rakietkę, może tu i może tu, no strzelaj! O kurde, budynek, nie, takie spotkania mi się nie podobają. Oh shit! Ej, nie, dobra, można włączyć sobie radio. To za duża cisza aż. Dobra, fuck, zgubiłem cel. Bo tak ustawiłem sobie zestaw, że akurat komputerem, laptopem sobie zasłaniam ćwierć radaru. I teraz ciężko mi określić, czy on jest za mną. Tak jest, ale musiałem się wychylić. Dobra, odwrót. Tylko czemu on jest taki przyciemniony? Aha, pewnie zszedł do podziemi. Nie, dobra, to już tym gościem się nie zajmujemy, lecimy dalej. Siać przypał, tylko gdzie są inni gracze? Dobra, tam jest kolejny z nagrodą gdzieś. Oj, to chyba nawet niedaleko będzie. Aha. Albo też lata, bo bardzo szybko się przemieszcza. Albo to są moje zwidy, on gdzieś stoi w miejscu, tylko po prostu daleko. Co, czyżby łodzią? Albo może to jest on. Może to jest on. Dobra, namierzyć go rakietami i strzelić. Tylko tyle muszę zrobić. No. Come on. Łoj, tu też spada, nie wierzę. Dobra, zwolnić. Wyskoczył! Wyskoczył, co za menda kielecka! No! Gdzie moja prędkość? Fuck, nie chcę się rozbić! Dobra, jest za mną, więc ale troszeczkę zwolnię. Zmienię. I luta, pełna luta w gościa. Shit! Dobra, wylądujemy, podwozie. Chyba wysunięte, chyba, nie mam pewności. Jest, dobra, wysiadaj. No nie katapultę, kretynie! Dobra, szybko snajpa. No troszeczkę teraz naprawdę headhunter się włączył. Oj. Gdzie on jest? Gdzie on biega? On ma nagrodę. Za swój łepek, no kurde. Dobra, trochę bliżej, troszeczkę bliżej. No gdzieś tu. Podobno, a może na dachu? Cholera, na pewno nie mogę stać w miejscu. O, jakieś turlanki weszły. Cyk, pyk, myk. No, no gdzie? Cholero, gdzie jesteś? No nie mogę go wypatrzeć, no. A może po prostu jestem za daleko? I jeszcze się nie doczytał, po prostu. A może potrzebuję takiej perspektywy, żeby więcej widzieć? Na, cholera wie. Ej, trafił we mnie. No jakim cudem on mnie widzi, a ja go nie. Oj, chyba widziałem błysk wystrzału. No shit. Ej. Nie. Nie był on. Ej, biega. A nie, to kurde, nie, faktycznie nie on. Ale i tak nie trafiłem, więc to nic nie zmienia. Aaaa! Motorynka 5000. Dorwę go jeszcze. Tylko że on gra pewnie z tej lepszej perspektywy, no. Ta bardziej imersyjna, tamta lepsza do gry, jako takiej. Ale cóż, dobra, karabinek, ale lepiej bezkolbowy. No oczywiście każdy wygląda tak, jak powinien wyglądać. Tutaj nie ma... Leroxar nie poszedł na łatwiznę. Ej, gdzie on jest? Zginął? Nie, dalej tam jest gdzieś. Dobra, więc niczym w Battlefieldzie. Ciśniemy do gościa. Dobra, tu się schowam, tu się przykitram. No nie, kiepściutki jest ten celownik. Ej, on gdzieś jest tu, a może na górze? Albo w budynku, dobra, lecimy, szarża. Jakby co, będę się turlał? No centralnie przede mną gdzieś powinien być teraz. Tam, gdzieś tam. No i strzela i zabija, na górze. Dokładnie, kurde! Ale przynajmniej już wiem, gdzie jest. Przynajmniej wiem, gdzie jest jeszcze. Kochani, może do końca odcinka uda mi się go dopaść. Tylko muszę się pospieszyć. I może wyciągnę snajpę. Albo karabin wyborowy. Bo taki też posiadam.
Czyli takie coś, powiedzmy, z fajną lunę. Tą shit, kurde, tu jest w komie. No zastrzel go. Powiedzcie, że to ja, a nie policjanci. No nie wierzę. Tak mnie okradli, zna moje nagrody. Ona była moja. Dobra, pytanie, czy uda mi się dostać w ogóle do niego teraz. Czy policjanci mnie kropną najpierw? On dalej tam. No dalej tam jest, dalej tam jest. Przebrzydły okrutnik. Dobra, celuj, celuj. On nie zmienił miejsca, on wcale nie zmienił miejsca, tylko się boję, że policjanci mnie zaraz machną. Dobra, snajpa. Karabinek wyborowy. Kurde. No ale czemu tamtego ja nie zabiłem? Przecież strzelałem dobrze. Gdzie jestem? Na dachu? Dobra, snajpa, skoro jesteśmy na dachu, to snajperka w łapy. No i, no kurde, wbijaj tu. Właśnie. O nie, nie chcę wejść, nie chcę wejść. Ale moment, czy to nie jest przypadkiem ten sam dach? Nie. Dobra, na pewno nie. Aaaa, shit, no ale troszeczkę dziwnie się biega sprintem. Z tej perspektywy. Aaaa, cóż zrobić. Przynajmniej będę więcej widział chyba. No kurde! Ki! No daj, motherfucker, daj, motherfucker, daj! No nie! Ale zmoczyłem! A był mój! Cholera! Dobra. Ale może jeszcze go tam jakoś wypatrzę. Tylko tutaj, czy... Widzę go. No tam się próbuję wychylić. Ja też zmieniam miejsce położenia, koleś. Nie jestem debilem. Haha, kurde. W sumie jestem, bo właśnie zdradziłem swoje położenie. Koleś, co ty próbujesz zrobić? O? Chyba, że mnie obejdzie teraz z tamtej strony i to naprawdę nie byłoby głupie. Co ty, bawisz się ze mną? Serio? Myślisz, że ja wypalę? Teraz nie widziałem. Powiedzmy, że nie widziałem, jak przebiegałeś teraz. Shit! No, kurde, to się musiało wreszcie udać, ale ile strzałów tam musiało paść. Ej, gdzie jest moja nagroda? No właśnie. Dobra, telefonik, kochani, wpłata pieniędzy na konto, wracają stare zwyczaje i kończymy ten materiał, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Ej, tak w sumie spojrzałem na kwotę. No, może już niedługo uda się zbierać na NTT? Bo jest jeszcze jedna niespodzianka i to taka dla was i dla mnie. Ale dobra, to, ale o tym w kolejnym odcinku. Na razie, hej! Dobra, jeszcze temu zepsujemy troszeczkę zabawę. Bo nie chcę, żeby w kolejnym odcinku latał koło mnie buzardem. No bez kitu. Dobrze, że to się udało. Dobra, do usłyszenia w kolejnym materiale.